Czemu widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z runeterem na moim kanale. Moi drodzy, jako że mam problemy z przekładaniem pomysłów filmów, i jedna recenzja to już długo zalega gdzieś tam w plikach, postanowiłem tier listę bohaterów, o którą sami prosiliście, opublikować jak najszybciej, czyli dzisiaj. Moi drodzy, podzielę ją na dwie części, bo tutaj jest bardzo dużo tych bohaterów. Mam nadzieję, że są wszyscy dodani, bo nie sprawdzałem. No i druga część pojawi się już jutro. Nie będziecie musieli czekać jednego dnia dodatkowego, tylko po prostu dzień po dniu opublikuję wszystko. Słuchajcie, zastanawiałem się, jak tutaj zrobić, żeby każdy był zadowolony z tego materiału, bo zrobienie takiej tier listy na pewno nie jest łatwe, więc postanowiłem. Skupić się na kilku elementach konkretnego bohatera. Pierwsze to statystyki, słowa klucze i tak dalej. Oczywiście także awans. Po prostu siła tego konkretnego bohatera, biorąca się. Z kwestii tego, że jest tym bohaterem. Druga oczywiście to, jak działa z dekami, tak? Czyli tutaj mamy Ari, zaraz to wyjaśnię na przykładzie. Jak działa ona z własnym dekiem? Czy ma dużo takich silnych deków? I w ogóle, czy odnajduje się w mecie? To są takie trzy, słuchajcie, filary tego, jak oceniam w tym materiale bohaterów. Moi drodzy, jedziemy po raz... Idziemy na start. Moi drodzy, pierwszy bohater to Ari. Ari, słuchajcie, była kiedyś rewelacyjnym czempionem. Dzisiaj, no niestety, problematyczny. Ma świetną nieuchwytność. Zamianka jest super, ale słuchajcie, bardzo łatwo to skontrować. W mecie nie odnajduje się wcale. Nie ma ani jednego dobrego deku z Ari po ostatnich nerfach. No ale oczywiście oceniamy, jak to wygląda dzisiaj, prawda? A dzisiaj wygląda to nad wyraz kiepsko, więc wydaje mi się, że. Przez to, że słuchajcie, nawet nie ma żadnych dobrych deków Zari, w mecie też się nie odnajdzie, dam ją dopiero na C, bo uważam, że na D po prostu jest... Em... Zbyt dobra, tak? Jednak zamiana z wszystkich miejsc i ten potężny atak. Tutaj kiedyś była grande Shurima ze zmierzeniem, to potrafiło robić cuda. Awans jest w miarę szybki do zrobienia. Ale po prostu nie ma aktualnie dobrych jednostek do grania. Słuchajcie, kasztan. Kasztan jest bardzo dobry. Świetny, słuchajcie, karty. On jest bardzo uniwersalny, można go dodać do wielu deków. Ma silne deki. Chociażby w głowie mam przede wszystkim bardzo fajny, nie silny, bardzo fajny dek z Udyrem. Słuchajcie, ta lokacja robi robotę. Uruchamia jeszcze jednocześnie. Karty pod lokacje, które są lepszą wersją. Słuchajcie, ja go daję do S, bo jest świetny, uniwersalny, bardzo dużo robi. Zauważcie, jak ten szybki awans czasami jest. Ma silne także deki. Ja uważam, że y, zasługuje, po prostu zasługuje na bycie w topce. A nie wie, dałbym raczej do B, po pierwsze, dlatego, że ma tylko jeden dek. Po drugie, jeżeli tę jednostkę, tego bohatera unicestwicie, on nie jest w stanie jej nic już zrobić. Świetna kontrola, ale jak wiecie, kont na kontrolę też znajdą się deki. E czy nie wie z Ktoś tam lubi nią czasem pogrywać, ale absolutnie nie dałbym e ją e wyżej. Myślę, że po prostu w środku jest jak najbardziej dobra. Ejni, słuchajcie, pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, był świetny z nią dek z Bałkiem, ale on dostał nerfa. Konserwatorium dostał nerfa. I prawdopodobnie dorzuciłbym ją nawet tutaj do Eski. Wiecie dlaczego? Bo jest też świetny dek, którym wybiłem Diamond Jean Eini i słuchajcie, Annie sprawdza się doskonale jako taka kontrola, jako zadawanie obrażeń. zastanawiam się, czy ludzie nie zaczną grać właśnie Annie Swain, bo Swain dostało fajnego buffa, no ale nie. Więc słuchajcie, jako, że Tybalk i Konserwatorium dostało, e, dostały te karty nerfa, no to już nie SK, tylko A, bo uważam, że statystycznie ten bohater jest dobry, bardzo ma fajne obrażenia, świetny zamiennik 1-3, który stunuje i jeszcze zadaje obrażenia, bardzo szybka karta, robi robotę po prostu, bardzo szybki też awans. No i tak jak mówię, ma świetny deck Annie Jin, którym naprawdę idzie wbijać rangę. A Feliosy mam Problem widzowie, bo Afelio jest takim czempionem, który długą drogę przeszedł. Kiedy on się pojawił, był fenomenalny. Później nerw przestał być grywalny, więc I on też jest uniwersalny, ale musi zrobić znacznie więcej niż na przykład Kasztan, bo Kasztan się pojawia na stole, wystarczy go blokować, dawać mu zaklęcia, uderzać, a Feliosy nie. A Felios działa na zasadzie artylerii. Statystycznie bohater ma dobre statystyki, 3-3, ale słuchajcie, no nie chcecie za bardzo nimi atakować, nie? On, on ma tam być z tyłu, coś tam robić, te bronie, tak? I korzystać z tego. No ale że to łatwo się go pozbyć, dałbym go raczej, słuchajcie, w aktualnej sytuacji, jako że nie ma ani jednego dobrego, silnego deku z nim, dam go dopiero do C, ale wróciłby bardzo szybko nawet do A, gdyby dostał fajne buffy, takie jak były kiedyś, dzisiaj uważam, że po prostu na to nie zasługuje, no i jeszcze mówię, nic dobrego z nim nie ma aktualnie. Była przez chwilę kręte światło, karta, która jest w siódmej rundzie, daje 2-1, pozostałem jednostką po zmiażdżenie, wtedy wrzuciłbym go do B, ale ten dek odszedł znowu. Także, no niestety, Afelies. Ashi, słuchajcie, zdecydowanie jest to klasa B. Bardzo dużo rajot dawał jej ostatnio buffów, ale zauważcie, że nawet teraz, po tych wszystkich wzmocnieniach, Ashi jest na zasadzie, słuchajcie. Bohatera gdzieś tam średniej klasy. E, można grać ją na przykład e, z Kęczem przez chwilę, tak? Mogłeś zrobił film, ja zrobiłem, zapraszam bardzo serdecznie z Tammkenszem, tam Tamken każdy dostał BAFA, ale to jest za mało, słuchajcie, żeby go wrzucić do A. Ale słuchajcie, jako że bohater, słuchajcie, bardzo fajny pod względem statystyk. 5-3, reputacja. Po drugie, e, na. W drugim poziomie otrzymujecie kartę za dwa punkty, która jest stanie i jest w stanie przy pewnych warunkach zamrozić cały stół i macie potężny atak. Bardzo fajna talia może być z Yeti, bardzo fajna właśnie pod reputację z LeBlanc. Myślę, że Beto jest bardzo dobre miejsce tego bohatera. Aurelion ląduje na dead. Wiecie, że w Wczoraj go testowałem i niestety, aurelion ma mnóstwo problemów. Pojawia się w dziesiątej rundzie. Czyli marnujecie 10 punktów tylko po to, żeby w następnej rundzie mieć awans. Słuchajcie, najpierw trzeba jeszcze dotrwać do tej dziesiątej rundy. On jest smokiem, próbowałem go za smokami i nie wyszło. Ostatnia lokacja, która zmniejsza koszt do zera, dostała nerfa. Słuchajcie, nie widzę dobrych już deków z nim. Jest niegrywalny, bardzo kiepsko to wygląda po prostu myślę, że i karty, które pojawiają się w late game'ie są wyjątkowo kiepskie zdecydowanie teraz mid game'owe, mam wrażenie karty. Azier, słuchajcie, myślę, że jest fajny, bardzo dobry deck z Irelią. Uważam, że na beto za mało. Zdecydowanie dałbym go do A, bo jeszcze była bardzo dobra talia z Monosurimą. Monosurima odeszła dlatego, że karty z niszczeniem lokacji dostały buffa, ale tutaj go mimo wszystko umieszczę, bo A bo jest fajnym blokerem, bardzo dużo robi kartami za jeden, dominacja jest, jest karta, która wzmacnia, które się pojawiają, więc jest dużo takich fajnych tutaj możliwości, żeby robić dużo obrażeń. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś by nawet się skupił na Monosurimie, no bo nie wydaje mi się, żeby był na tym samym poziomie, co An Anivia Ashi, Gdzieś tam pomiędzy dałbym go, no ale jak wiecie no Nie ma tutaj czegoś takiego pomiędzy Więc daję go tutaj po prostu w Bo naprawdę myślę, że po prostu Te dodatkowe jednostki potrafią zrobić robotę Dex z e jest naprawdę w porządku może nim grać Bardzo słuchajcie, pod, po ostatnich nerwach yy, Z pewnością spadnie z Eski, bo dałbym go do Eski yy, Przed nerwami, Ale teraz zastanawiam się Nad B jest za słaby, myślę Jego zamiennik jest rewelacyjny na late game Jak wiecie, możecie dobrać mnóstwo dzwonków yy, Bardzo dobre Dobry deck zrobiłem z Norą, zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia, na nadrobienia tego odcinka, bo potrafi, jego dzwonki potrafią wyciągnąć, czy to karty pod nieuchwytność, czy to dać ten jeden punkt dodatkowy zdrowia, na przykład noże jakiemuś timo. Wiecie, chodzi mi po prostu, że dajecie ten dzwonek jednostek, której ten jeden HP naprawdę się przyda. Po drugie, bardzo dobre statystyki. Zobaczcie, ile robi zresztą Bart. On jeszcze się pojawia, działa artyleria, przy ataku tworzy dodatkowe dzwonki, ma świetny zamiennik. Świetny budek z Iloi. uważam, że nie zasługuje, żeby być tutaj w Tierze B. Nadal uważam, że mimo wszystko jest dobry. Przed nerfami umieściłbym go w wesce. Braum, słuchajcie, aktualnie nie ma ani jednego dobrego, silnego, takiego potężnego deku, tak, podporosy ludzie nie grają, bo bardzo łatwo ten dek skontrować, e, słuchajcie, dek przez chwilę zgłęcieszył się dosłownie chwilową popularnością, ale to nie był rewelacyjny dek, szramowisko, niegrywalne, słuchajcie, fajny statystycznie bohater, regeneracja, wyzwanie, to są statystyki i słuchajcie, słowa klucze, które są rewelacyjne, ale co z tego, kiedy nie możecie ich wykorzystać, e, Umieściłbym go w B, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie tę kartę, ale biorę pod uwagę także metę i oczywiście deki z nim, a to niestety umieszczę go w tierze C, tak myślę po prostu. Caitlyn jest bardzo fajna, myślę, że dodam ją do B, bo po pierwsze, wiecie, że Timo Caitlyn wbrew pozorom, ma sens. Po drugie, był bardzo fajny deck ze Zrealem pod Farona jeszcze i słuchajcie, myślę, że ludzie wrócą, bo mogą już nagrać Caitlyn ze Swainem i myślę, że tylko chwilę trzeba poczekać, żeby ludzie sobie przypomnieli, że to ma sens. I Caitlyn, słuchajcie, statystycznie jest bardzo dobra, 3-3. Po drugie, e, szybki atak. Gdyby pułapki działały troszkę lepiej, tak, bo możecie trafić karty z barierą, z wytrzymałością, wtedy nie zadajecie obrażeń. E, druga sprawa, no to niestety na 8 kart. Nie wiem, kto wpadł na pomysł aż 8 kart, bo możecie czekać, aż przeciwnik dobierze 8 kart i dopiero wypadnie pułapka. Ale słuchajcie, na drugim poziomie też jest ogromna zaleta tego, de, tej karty, bo... Ile było pułapek, tyle zadam przy uderzeniu obrażeń. I to jest rewelacja. Więc umieszczam go w tierze B, bo niestety te pułapki potrafią robić psikusy. Nie zasługuje na bycie po prostu w tierze A. Uważam, że miejsce B jest jak najbardziej w porządku. Słuchajcie, Darius. Darius jest ciekawym czempionem, ale tak. Nic poza potężnym atakiem i zmierzeniem nie oferuje. Nie ma z nim także idealnego deku. Jeżeli gracie AgroDek, nie chcecie mieć Dariusa, bo jest zbyt drogi. Nie ma na razie deku. Nie wiem dlaczego ludzie nie próbowali uruchomić Gwendarius i Atrocity. Teraz tak na to wpadłem. Więc umieszczam go tutaj. Statystycznie dałbym go tu, ale słuchajcie, nie ma żadnych deków. Jest niegrywalny. Nie ma go. Po prostu tutaj. Diana, słuchajcie, w aktualnym mecie wiecie, że Zmrok ma takie. Zmrok jest fajny, jeżeli ludzie potrafią nim grać. W przeciwnym wypadku, słuchajcie, klasa B. Zdecydowanie nie jest w klasie C, bo, po pierwsze, możecie fajnie ściągnąć przeciwnika, fajnie się stakuje, bardzo szybki awans. Zmrok, wbrew pozorom, naprawdę potrafi robić robotę i czasem, jak wpadnie wam idealny zmrok, życie przeciwnika. Więc, słuchajcie, uważam, że sprawiedliwie. Druga runda, bardzo dobre statystyki w tej drugiej rundzie. Tak nie zginie od jednego punktu, fajne ściąganie, można po prostu grać. Myślę, że bez zasługuje. Draven', słuchajcie, pod odrzucenie, zdecydowanie tutaj, bo te zerówki robią robotę. Pamiętacie, było już mnóstwo deków, czy to z Jeans, czy to pod jakieś odrzucanie z Ramblem. Ten draven niestety bardzo dużo stracił, gdy miał dwa punkty zdrowia, bo to był nerw. Gdyby miał dalej 3-3 statystyki szybkie, a takie robienie zerówek. Myślę, że spokojnie można było go wrzucić, można byłoby to wrzucić tutaj, ale zauważcie, że chłopak nie ma w ogóle. Teraz aktualnie deków pod odrzucanie. I one nie są ani w mecie, bardzo łatwo je kontrolować, bo te jednostki mają mało HP, a jest duża kontrola. Więc słuchajcie, uważam, że na B zasługuje. Bo statystycznie i to, co robi, tak? czyli daje te zerówki, które odrzucają, a to wpływa na deki pod odrzucanie, jest po prostu dobre, więc B myślę, że jak najbardziej okej. Okay. Eko, słuchajcie, ma bardzo mało sojuszników, z którymi może grać, tak? Czy to może być Zilan i pomysły mi się kończą? Więc bardzo dobry token. Tak, przywraca wszystkich, wszystkie jednostki, które zginęły. Tylko, że spójrz w przyszłość, robi przykusy, moi drodzy widzowie, więc umieszczam tutaj, gdyby była większa kontrola nad tym, tak? No bo nie wiecie co dobierzecie. Czasem Zillion, trzecia, czwarta runda ma awans. Eko pojawia się w rundzie, w której się pojawia, ma awans. A czasem nie dobieracie eko i jest problem, tak? Bo gdzieś tam późno dostaje awans, ale wy już nie macie jednostek na stole, jest dramat. Ogólnie uważam, że archetyp grania z spójrz w przyszłość i właśnie cofania czasu jest bardzo ok, ale nie zasługuje po prostu, żeby być w tierze. Elis, słuchajcie, przez ostatnie buffy zdecydowanie A. pająki są świetne. Szybkie awans. Karty z postrachem wracają do gry. Bardzo dużo agrodeków, nawet kombo deków, bardzo uniwersalna wbrew pozorom. Uważam, że zasługuje po prostu na bycie. wa. i ostatnio, że Pańki dostaje fajne buffy, to zdecydowanie tutaj. Słuchajcie, Evelyn jest problematyczna, bo jeżeli macie dobre keywordy, zdecydowanie B, jeżeli macie słabe keywordy, zdecydowanie C. Ale więcej uważam, że robi przykusów niż zalet. Aczkolwiek, słuchajcie, był, gdyby jeszcze Wiego nie dostał nerfa, wrzuciłbym Evelyn tutaj, bo Evelyn z Wiego to po prostu. Był bardzo dobry deck, tylko że w jego dostał nerfy. Karta z zadawania obrażeń, przywołanie skorupy też dostała nerfa. I przywołanie za 0 też dostało nerfa. Więc uważam, że C miejsce zasłużone. Gdyby nie te nerfy, myślę, że B zasłużenie. Ale zbyt dużo RNG, ostatnie nerfy, brak aktualnych deków silnych, zdecydowanie C. Ezreal słuchajcie, byłby nawet kiedyś w A, ale dostał nerfy, więc umieszczę go tutaj w B, bo po pierwsze. Jest fajny, jest nieuchwytny, może zadawać fajne obrażenia w Nexus. Świetny zamiennik pod względem e, oczywiście zaklęć, ale słuchajcie, nie ma aktualnie fajnych deków. Więc myślę, że tutaj z mam bardzo duży problem, bo jeszcze nie odkryłem jej siły. I gdyby przed nerfem powiedziałbym, że to jest bohater w aktualnej mecie, szczerze, C lub D. Dzisiaj, że rzadko ją po prostu spotykałem, bo teraz statystycznie to jest dobry bohater, ma świetne warunek do zrealizowania. Może naprawdę coś tutaj wymyślić. Ale słuchajcie, może nie będę szalał, może dam ją na wszelki wypadek w C, bo jeszcze, tak jak mówię, nie spotkałem potencjału jej, więc trzymam rękę na pulsie. Jeżeli się pojawi więcej fajnych deków, zdecydowanie myślę, że może być wyżej. Dzisiaj nie. Fizz, słuchajcie, był świetny z tym dragonem papierowym, świetny dek, rewelacyjne obrażenia, topowy dek. Ale słuchajcie, niestety dostał nerfa, więc umieszczam go w Tierze B, bo jest uniwersalny, fajne obrażenia, świetna kontrola pod tym względem, że możecie skontrować zagranie przeciwników, wymierzone zaklęcie oczywiście Fiza, ale na A to jest po prostu za mało, nie ma z nim także aktualnie deków, myślę, że zasłużenie. Galio, ja bardzo Galio lubię, to jest chyba jeden z lepszych czempionów na late game, dlatego umieszczam go w Tierze B. Dlaczego? Świetne statystyki. wpływa na karty, które macie obok, a zazwyczaj gracie go z ogromem, więc bardzo dobrze to wpływa na jednostki, które macie już na stole. Bo dajecie wtedy jednostkom z ogromem statystyki i do ataku, i do obrony. To jest świetne. A zamiennik jest rewelacyjny, bo gracie go zazwyczaj taką demacją kontrolną, więc ten awans z zatrzymaniem punktów obrażeń daje wam dodatkowy atak. I to jest rewelacja. Przeciwnik musi się dobrze zastanowić, czy chce atakować. Czy chce nam oddać token ataku? Bardzo fajna sprawa. Tarcza magii. Słuchajcie, gdyby nie tyle licznych zalet, oczywiście nie ma aktualnie deków dobrych z nim, tak? Ale sam bohater jest na tyle, wydaje mi się, silny. Bo on jest mocny. Fajnie kiedyś też sobie działał ten ogrom. Tylko teraz karty z postrachem dostały bafa więc nie może tutaj być wyżej. Myślę, że B. Myślę, że B. Gdyby był słabszym bohaterem, rzuciłbym go do C. Ale jako bohater jest bardzo dobry. Przymknę tutaj oczko na jego, słuchajcie, małą liczbę. Po prostu deków z Gunplankiem, który kiedyś dostał nerfy, zdecydowanie byłby A przed nerfami, dzisiaj to jest B, bo słuchajcie, gdy się zazwyczaj pojawia w tej piątej rundzie, ludzie go zabijają z zemsy, dają mini zamiankę i z nim mnóstwo problemów, ale po pierwsze, zmiażdżenie, robienie beczki, dodatkowe obrażenia wszystkim jednostkom, uruchamianie grabieży, a ta grabież, słuchajcie, wiecie, że może być szybka, no ale słuchajcie, przez te nerfy rzadko raczej już spotykany był dek Gunplank Sejuani, ludzie nim grali, ale słuchajcie, myślę. Że te wszystkie nerwy, jakie dostały gdzieś tam, grabisz po drodze, zdecydowanie miejsce bez zasłużenie. Garen, słuchajcie. Natomiast pod elitarnych, wiecie, że wbiłem kiedyś chyba najłatwiejszą platynę, to był mój deck, świetnie się bawiłem, bardzo dobry wtedy buff, tak wzmacniamy te jednostki, które są obok, ale dwa razy musi uderzyć i wbrew pozorom dwa razy uderzyć Garenem nie jest tak łatwo, dlatego Garena uważam, że umieszczę w B, bo tak, 5-5, fajne statystyki, to troszeczkę sytuacja jak z Galio, coś robi, dodatkowo wspiera swoich sojuszników, świetny zamiennik, bo dodatkowy token, a wiecie, że gracie zazwyczaj elitarnych, dużo jednostek, silnych jednostek, które cały czas bafujecie po to, żeby przeciwnik nie mógł nadążyć e, i później rzucacie Złotą Egidę na koniec. Gnar też otrzymał nerfów, e, przepraszam, wiele nerfów, ale słuchajcie... Statystycznie dużo robi, tak? bo daje podatność przy zamiance, zamienia się, więc karty są, które wzmacniają zamienione, przemienione jednostki, szybki atak, robienie patyka. Jako sam bohater dałbym go zdecydowanie do A, ale jak wiecie, oceniam także deki. A w dekach, słuchajcie, no nędznie to wygląda, bo nie ma w ogóle dobrych deków aktualnie z Gnarem, po prostu. Więc umieszczam go w tierze B. Głęb daje tutaj. Zdecydowanie, po pierwsze, statystycznie świetne. Po drugie, zaczerpnięcie. Zaczerpnięcie można grać ze Swainem, można grać za z Zalić, można grać w kontrolę, można grać Agrodeki. Uniwersalny, można spotkać sporo deków. Świetne pod Atrocity. Słuchajcie, bardzo lubię Gwen, jeden z fajniejszych bohaterów dodanych, dużo robi, fajne statystyki. Myślę, że miejsce w zasłużony. i jeszcze ta uniwersalność, widzowie. Hej, Karim, słuchajcie, z fajnym buffem, ale słuchajcie, efemeryczność. Klasa B, klasa C. Statystycznie bardzo dobry bohater, dobre statystyki. Artyleria, tak? Po awansie dodatkowo przywołuje. Słuchajcie, jeżeli uda wam się zaatakować wybufowanym Hekarimem i macie ustawiony stół, to wiecie, że to jest dramat. Przywołanie efemerycznych jednostek, znowu macie Hekarima, to jest dramat. Więc uważam, że tutaj bardzo fajnie go umieścić w klasie B. Heimerdinger, Heimerdinger. Zdecydowanie klasa B. Dlaczego? Bo nie ma. Wiecie. W profesjonalnych rozgrywkach, gdy ludzie grają go z Jaysem, zdecydowanie A, ale w niższych dywizjach Heimer nie ma już takich dobrych sytuacji. Hermer próbowany był uruchomiony z Norą, ale słuchajcie, to tak działa na zasadzie B tier, więc szału nie ma. Myślę, że przez to, że robi naprawdę fajne robociki, jak gracie kontrolne talie, a gracie kontrolne talie, Heimer tutaj jest super. Także umieszczam go w tym miejscu. Nie zasługuje na e, bycie tutaj wśród takich silnych kart, jakie są w Batierze. Ilaoi z powrotem dostanę e, bafa. Tylko, że Ilaoi przez to nie wróciła do gry. Tak, bo był świetny deck Bard i Ilaoi. Ale Ilaoi dalej jest w tym samym miejscu. Więc umieszczam ją w Batierze. Bo była świetna z Bardem, ale bardzo e, bafa bardzo nie dostał bafa tylko nerfa przywrócone zostały statystyki poprzednie do Illaoi, ale to za mało. Iloyi do gry nie wróciła. macki są łatwe do skontrowania. Wystarczy, że zagracie po prostu dobre uciszenie i kaplica. Gdybyśmy robili tę tier listę wcześniej, ona byłaby wa, bo wtedy ten deck był przepotężny. I słuchajcie, zdecydowanie daje do A, bo to zastrojenie dużo robi. 3 2, zrobienie e, zakręcie ze 2 punkty. Świetny zamiennik. E, bo macie wycofanie, jak dobrze pamiętam, e, dodatkowe ostrza. Dużo obrażeń, jest sporo kart, które wzmacniają te ostrza. No i przede wszystkim e, ta podmianka po awansie. Awans jest naprawdę bardzo szybki. To, o czym zapomniałem wspomnieć. Azir też ma bardzo szybki awans. E, Ani też zresztą. Wszystkie te tutaj bohaterowie mają w miarę szybki awans. Myślę, że zasługuje na bycie. Watierze Jarvan niegrywalny. Słuchajcie, bardzo rzadko spotykany. Statystycznie jest dobry, ale tak. Wymuszanie zagrania. Musi wyskoczyć sam z siebie. Można go grać tak naprawdę z elitarnymi tylko. Nie przypominam sobie lepszych deków aktualnie, więc daję go tutaj. Jacksa lubię, wiecie, że czasem jest potencjał, ale słuchajcie, potencjał na B. Dlaczego daję go tutaj, a nie tutaj? Przede wszystkim fajne statystyki, fajna kontrola, jeżeli gracie pod kontrolę, tak z wyzwaniem na przykład, jakaś podatność. Wiecie, że karty, które działają z nim, są bardzo dobre. I słuchajcie, Jacksa było także sporo. Jacks pod Bromie jest ok, ok? Okej, okay, okej. Okay. Ramus, lubi to. Jace, słuchajcie, to samo co Heimer. Ma tylko jeden taki grywalny deck. Trudno go awansować, bo ludzie zazwyczaj wiedzą, żeby go zabić bardzo szybko. Natomiast później jest rewelacyjny. Problem jest to, że wybieracie albo wyzwanie, albo wybieracie szybki atak. Fajny, właśnie deck pod zgładzanie. No ale słuchajcie, to B. Jeżeli gralibyśmy tutaj na najwyższych dywizjach, ten deck, słuchajcie, Heimer na przykład Jace albo. Nawet z sceną chyba był grany Jace. Chodzi mi tylko po prostu, że tam jest zgładzanie. To byśmy go wżyczyli tutaj. Ale jak wiecie, taki jest szeroki, taka jest szeroka pola graczy, a nie tylko master, który jest gdzieś taki, nie? Jean, Gina daje, słuchajcie, zdecydowanie w B, bo on nie jest pod odgłuszanie. nie jest tak uniwersalny jak Annie, ale bardzo dobry ma deck Any Jean. Sam Jean ma fajne statystyki. Granie słuchajcie, pod umiejętności, gdy macie go w ręce, zadaje jeszcze jeden punkcik, rewelacja. Słuchajcie, no ale niestety to za mało, żeby go umieścić obok takich szampionów. E, Jinx, e, przez swoje statystyki, przez robienie mega rakiety, która jest bardzo łatwa do ogarnięcia, e, bardzo szybko można uzyskać awans, daje, go do, da, daje ją do betieru mimo że słuchajcie, aktualnie deków pod Jinx nie ma. Ale uważam, że... Zasłu Przepraszam na emocji. Uważam, że zasługuje na bycie w betierze e, tak jak mówię, statystyki są dobre Z Ramblem można coś tam naprawdę wymodzić fajnego Więc spoko Kai'Sa, która mimo wszystko dostała nerfy Uważam, że zasługuje na bycie A świetne keywordy Zagrywanie pod gdziekolwiek Dużo magii, bo graczy i Shurime zazwyczaj I coś bardzo kontrolnego, co jej pozwala Słuchajcie, długo przeżyć Świetne, jeszcze raz powtórzę to obrażenie Topowe deki przez bardzo długi czas Uważam, że nerfy nie były na tyle skuteczne Żebym teraz ją umieścił w Betierze Tak jak mówię, Kai'Sa broni się Sama. Kalista, słuchajcie, daje ją dopiero w C, bo po pierwsze. Nie mamy ani jednego takiego rewelacyjnego deku. Niestety, ostatni buff, który był całkiem sympatyczny, nie pozwala, ją, nie pozwala mi ją umieścić wyżej. Może ludzie odkryją dek z postrachem, z nocturnym. wtedy to będzie miało potencjał, ale zobaczcie, że awans kalisty był w pozorze taki prosty nie jest. Ludzie faktycznie skupiają się na niej. W trzeciej rundzie jest jednostka, która może blokować postrach, więc kalista aż tak dobra nie jest. Kalisty w ogóle najlepiej byłoby rzucać dopiero wtedy, gdy miałaby awans, no ale ten awans wcale taki prosty do zrealizowania nie jest. Daje ją do celu tieru, karma z karmą mam bardzo duży problem bo oświecenie, duża kontrola ale aktualnie silnych deków z nią nie ma były buffy, tak, niektórych zaklęć mam problem, albo B, albo C naprawdę mam duży problem, ale chyba dam ją dopiero do C, ale tylko ze względu na to, że nie ma topowych deków, od dłuższego czasu nie ma topowych deków, nie powiecie mi, że był jakiś STR ostatnio, bo nie było, myślę, że problemem jest oświecenie Oświecenie jest naprawdę problematyczne. Nawet jakbyście chcieli zagrać pod lokację, która sprawia, że tanieją wam karty i zagrać tam nawet jakąś karmę, to i tak nic z tego nie wyjdzie, bo dostała przecież nerfa. Daję ją po prostu do C. Myślę, że miejsce zasłużone. Jest tutaj wiele lepszych bohaterów z B niż karma, więc myślę, że to jest spoko. Teraz Was zaskoczę, ale. Katalina zdecydowanie do C. Był deck, słuchajcie, ten karty stakujące gdziekolwiek, grane z głową, i wtedy miała swoje 5 minut, miała swoje 5 minut przejazdu, ale za mało. Statystycznie uderzenie token, musicie mieć dobre deki pod to. Nie macie dobrych deków. Fajny ich na ostrze, gdyby nie to, że kosztuje teraz 0, to dałbym ją do D, ale za to z tego powodu, że powiedzmy jest okay, daję ją do. C, bo ta zerówka z koś zabijecie, możecie uderzyć w Nexus, dodatkowe tokeny są spoko. Wiecie, że dek, deki pod tych maruderów, jak dobrze pamiętam, z Noxusu, co się stakują przy ataku, bardzo rzadko spotyka Natalia. E, myślę, że C zasłużony. Brakuje jej za dużo w porównaniu do tych czempionów, których umieściłem w, w Tierze B. Kane, moi drodzy, chyba najsłabszy nowy bohater. E, nie, Orn zdecydowanie jest słabszym. jak gdzie bym umieścił? Bo Kane statystycznie ma fajny zamysł. Możecie mieć wyzwanie. Możecie pozbywać się jednostek, które wam sprawiają problemy. Ale z drugiej strony umieszczacie go w piątej rundzie i w piątej rundzie dopiero się stakuje. Karty z uderzeniem są drogie. Umieszczę go w Cetierze. E, nie było dobrych deków. Co prawda Zoe, e, Kane był spoko, bo graliście pod kradzież życia i właśnie uderzanie. Ale Kana w piątej rundzie można bardzo łatwo Ciu! wyrzucić ze stołu. Niestety, CTR. Gdybyś pojawił, gdyby Ken był w czwartej rundzie, rzuciłbym go do B, bo wcześniej wcześniejsze stakowanie. Można tam łatwiej go obronić, tak? Bo w piątej rundzie macie więcej punktów. Ken oczywiście wraca do B. Wiem, że ostatnio znowu znaki nie, nie, nie zadają trzech punktów obrażeń, ale jest bardzo fajne podwycofanie. Statystycznie ten bohater ma 2-1 szybki atak jak dobrze pamiętam Robi dużo tych kart Awans jest w miarę szybki jak wam ręka podpasuje Robi zdecydowanie więcej od tych bohaterów Myślę, że B zasłużony Kindred pod zgładzanie Zdecydowanie B Kindred pod zgładzanie, fajne statystyki Słuchajcie, deki, które mają mało kart na stole Na przykład deki z Panteonem albo ze Smokami Kindred jest rewelacyjna na taki matchup Więc umieszczę ją w Betierze Bo jej... Stakowanie jest rewelacyjne wtedy. Dek z Nasusem wrócił i, i bardzo dobrze sobie radził. Myślę, że miejsce zasłużone. Słuchajcie, Leblanc. Leblanc 5-2, bardzo łatwa do zabicia. Deki z reputacją pod Yeti. Okej, okay, gdyby nie Deki z Yeti, umieści, umieściłbym ją w C. Bo dużo ataku, reputacja odpalona. Ale słuchajcie, Dek z Yeti naprawdę potrafi czasem robić szalone rzeczy. Mm, bardzo dobry zamiennik, bo jak wiecie, możecie nawet zrobić z takiej karty, co daje wam token ataku. Ona kosztuje 8, z reputacją kosztuje 6. Potraficie ją skopiować, i wtedy macie darmowy dodatkowy token. Poza tym były ostatnio e, buffy pod reputację, więc myślę, że BTR e, zasłużone. I teraz Was zaskoczę. Naprawdę teraz Was zaskoczę, ale uważam, że Leasing aktualnie to jest A tier. Ale rzucam go tylko i wyłącznie dlatego. Do atieru za ostatnie buffy kart. Za ostatnie buffy kart. Gdyby nie to. Nie byłby. Wrzuciłbym go do B. Ale zobaczcie. Fajne zmierzenie. Szybki awans z nowymi kartami. Nowe karty po prostu. Uch, takie są super. Więc robi to robotę. Więc myślę, że. Uniwersalny, może gród grać kasztanem. Może grać go z innymi jakimiś jeszcze kartami. Teraz akurat nie mam w głowie jakiegoś jeszcze. Innego. Mastera na przykład można go grać. Myślę, że sam bohater jest silny. Deki jakieś fajne się znajdą pod tego Lisina. Pamiętam, że chyba tak nami Twisted Leasing był. No to chyba nie muszę nic mówić, tak? A tier zdecydowanie. Ehm, Leona. Leona, słuchajcie, uważam, że dalej C. Brzask ma... jest problematyczny. Uważam, że wyzwanie nie sprawdza się z Leoną wcale. Ehm, Brzask nie jest jakoś rewelacyjny. Dalej nie ma fajnego deku. Nie ma też fajnych wspomagaczy, tak, w postaci innych bohaterów, którzy by pasowali do tego archetypu. Zdecydowanie, e, słuchajcie, C. Zaskoczy was. Lisandra D. Gdyby nie ostatnie nerwy tralsów, gdyby nie kiedyś nerw e, obserwatora. Słuchajcie, Lisandra jest Lisandra nie ma ani jednego dobrego deku. Tralsy zostały po prostu zmiecione z klanszy przez ostatnie nerwy. Gdyby nie tralsy. Gdzieś B albo A, ale dzisiaj Lisandra jest po prostu niegrywalna. Słuchajcie, statystycznie bardzo dobry czempion, ale ona nie ma żadnych dobrych deków. Nikt nią nie gra. Więc awans, słuchajcie, Lisandry w dzisiejszej mecie jest praktycznie niemożliwy. Zagranie obserwatora jest prawie niemożliwe. Zdecydowanie klasa ED. Lucian to samo. Lucian nie ma aktualnie fajnych wspomagaczy. Słuchajcie, nie, nie jesteś w stanie grać ostatniego tchnienia. Może Zevelyn coś, coś by drgnęło? Ale słuchajcie, no nie, no nie, widzowie nie da rady. Jeżeli nie umieszczę Lulu w innym tierze niż S, to fani, słuchajcie, mi spiorą. Ale słuchajcie, sama Lulu nie ma deków aktualnie. W ogóle jest niegrana. Kiedyś rewelacyjny dek był czy to z Z, czy to właśnie pod te wzmacnianie ogólne. To był bardzo fajny dek i wtedy umieściłbym Lulu w A, ale dzisiaj umieszczę Lulu w B, bo nie ma po prostu deków aktualnie dużo, które są dobre. Po drugie. Zawsze musicie kogoś mieć, żeby wesprzeć. Awans z czasem nie jest taki prosty do zrealizowania. I dużo kart, które chcecie grać z Lulu, mają mało HP. A że jest talia, jest teraz kontrola w mecie. Bardzo ciężko, słuchajcie, żeby ta Lulu miała tutaj fajną sytuację. Lux zdecydowanie C. Nie ma aktualnie deków. Ludzie już nie grają ani Heimera, ani Gdyby był częściej spotykany ten deck, umieszczyłbym ją tutaj. Zamiennik Bariera. Szał nie robi. Oczywiście, luk z zarówką jest super, ale słuchajcie no nikt ją nie gra, nie? Muszę patrzeć też na to, jak się odnajduje w dzisiejszej mecie, a rzekę, że w tej dzisiejszej mecie to jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Także umieszczam ją dopiero w Cetierze. Gdyby była częściej spotykana, gdyby faktycznie ten deck z Jace'em albo Heimerem był częściej spotykany, umieściłbym ją tutaj, ale wydaje mi się, że Heimer, Jace i Lux są takimi bohaterami, którzy nie poradzą sobie z dzisiejszym szybkim agro typu Jin pod te granie kombosów, czy to nawet skranie z postrachem, to byłaby bardzo problematyczna talia. Więc... Nie zasługują aktualnie, nie? troszkę brakuje minimalnie paliwa, żeby tutaj być wyżej. Słuchajcie, dotarliśmy do połowy, do połowy tier listy. Jak powiedziałem, kolejna część będzie jutro. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, czy zaskoczyłem Was jakimiś wyborami, czy nie zgadzacie się, już tak perfidnie się nie zgadzacie z jakimiś moimi decyzjami. Chętnie wysłucham Waszych opinii. No i tymczasem też zapraszam Was na jutrzejszą część, bo na pewno będzie jeszcze tutaj sporo fajnych rzeczy i na pewno nie raz Was jeszcze zaskoczę. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, no bo sami go chcieliście. Także do jutra. Jo!